Koniecznie oglądajcie do końca. Bo mamy dla was super nagrody. Cześć, witamy na kanale DDOB. Ja jestem Adrian. A ja jestem Paulina. Allegro rzuciło nam wyzwanie. I przygotowaliśmy dla was kilka krótkich ćwiczeń, które możecie wykonać zarówno w domu, jak i na siłowni. Zaczynamy. Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, żeby zacząć od rozgrzewki. Dzięki rozgrzewce możecie rozgrzać stawę, uniknąć wszelkich kontuzji i po prostu rozgrzać nasz organizm, przygotować idealnie do treningu. Możecie ją wykonać na przykład na rowerku, albo tak jak Adrian na bieżni. Nie musicie też trenować codziennie, albo chodzić koniecznie na siłownię. Możecie zrobić równie dobry trening w domu, zaraz pokażemy wam jak. Dobra. Pierwszym ćwiczeniem, które będziemy robić, są przysiady. Paulina tutaj zaprezentuje. Pokażemy wam, że możecie spokojnie w warunkach domowych zrobić sobie przepiękne, krągłe pośladki. Ważne jest to, żeby ciało było ustabilizowane, żeby się nie machało na boki, żeby po prostu, żeby cała pozycja była stabilna, utwierdzona dobrze do podłoża. Stopy powinny być wkręcone, dobrze utwierdzone do podłoża. Łopatki powinny być ściągnięte, tak żeby też nie szły za bardzo do przodu, a nie za bardzo do tyłu. Kręgosłup prosty. I te przysiady powinny być dosyć głębokie. Słuchajcie, ja już czuję pośladki. Wykonajcie to ćwiczenie w 4 seriach po 12 powtórzeń. Z każdego treningu możecie dodawać chociażby jedno powtórzenie więcej, żeby zachować cały czas progres. Pokażę wam teraz kilka ćwiczeń na macie. Możecie je również zrobić w domu, na ziemi, na kocu. Pierwsze ćwiczenie to wypychanie nogi w górę w kręgu podpartym. Pamiętajcie, żeby u góry spinać pośladek, żebyście mocno poczuli, że mięsień pracuje. Ważne jest też to, żeby tutaj zachować odpowiednią postawę, żeby nie robić pół ruchu, tylko całe ruchy. Jak już znajdujemy się w tej pozycji, możemy przejść do potworu bokiem i do ćwiczenia na pośladki i nogi. Ważne w tym ćwiczeniu jest równe to, żeby zrobić odpowiednio technicznie. Jak najbardziej możecie do góry nogę wynieść, tak żeby do końca ją wynieść, żeby nie skracać tego ruchu. Nie zapomnijcie o tym, że mają być dwie strony, żeby jeden pośladek wam nie urósł wielki, a drugi będzie zerowy. Oczywiście. Następne ćwiczenie, które chcemy wam zaprezentować, są pompki. Najpierw zacznijmy od tych klasycznych. Wyróżniam kilka rodzajów pompek, różne chwyty są. Najprostszy na początek i najlepszy będzie taki podstawowy, na szerokość naszych ramion. Ważne w tym ćwiczeniu jest to, żeby zachować odpowiednią pozycję kręgosłupa ciała, żeby nie były to oszukane pompki, żeby nie pomagać sobie tyłkiem, żeby był na równej pozycji z ciałem, żeby po prostu ciało było proste w wykonywaniu tego ćwiczenia. To już wersja dla zaawansowanych, natomiast jeżeli już jesteście na tym poziomie, również koniecznie spróbujcie. A jeśli nie potraficie zrobić normalnej pompki, bo wiele osób na początku nie potrafi, co jest całkiem normalne, nie ma co się wstydzić, możecie zacząć od pompek na kolanach, pokażę wam. To są tak zwane pompki damskie. Ale niektórzy mężczyźni też od takich zaczynają, więc później będziecie klaskać nawet może. Zdecydowanie łatwiej jest, tak? I po prostu pompkę. To jest taki pierwszy wariant, dużo łatwiejsze. Spróbujcie zrobić taką pompkę co najmniej 10 razy w 4 seriach. Jeżeli poczujecie, że jest to dla was troszeczkę za dużo lub za mało, to oczywiście dołóżcie według własnych upodobań. Jeśli taka pompka na kolanach jest za łatwa, przechodzimy już na samym stopniu, zamiast dokładania powtórzeń już jest pompka zwykła, później mogą być to pompki z klaśnięciem, mogą być również pompki diamentowe z bardzo wąskim uchwytem, chwytem znaczy, ale to już są trudniejsze wariacje, jak jesteście bardzo zaawansowani. Zaczynamy od tych na kolanach, będą ok. Następnym ćwiczeniem, które chcemy wam zaprezentować, jest wysuwanie hantlem w podporze. Możecie się oprzeć o jakieś stabilne miejsce i robić wysuwanie. Ćwiczenie jest bardzo dobre na mięśnie pleców, na ich rozwój. Paulina tutaj zaprezentuje to ćwiczenie, jak możemy w warunkach domowych. Bierzecie hantelkę lub butelkę wody i wykonujecie 10 powtórzeń takiego ćwiczenia. To ćwiczenie na biceps. Adrian pokaże wam teraz, jakie to ćwiczenie. To jest uginanie ramion z hantelką. Bardzo ważne, aby łokieć przylegał do ciała. Po 12 powtórzeń będzie wystarczająco i też powoli zwiększać obciążenie. Jeśli mamy to obciążenie, możemy zacząć równie dobrze od butelki wody, to też jest ciężar i będzie ok. Kolejne ćwiczenie, które wam pokażemy, jest plank, tak zwana deska. Paulina zaprezentuje. Tak, to ćwiczenie bardzo angażuje mięśnie głębokie brzucha. Ważne, żeby pozycja w tym ćwiczeniu była, że tak powiem, prosta. Cały czas jesteśmy w tej samej pozycji. Możemy zacząć od 15 sekund, jeśli damy radę, do 30. Wydaje się to ćwiczenie bardzo łatwym, bo
wykonujemy żadnych ruchów, ale wytrzymać długo w takiej pozycji jest strasznie trudno, szczególnie jeśli robiła planki tak jak Paulina wczoraj. Potwierdzam. Nie ma się bolałości mięśniowe, więc możecie zacząć od na przykład 3 serii po 15 sekund albo po 30 sekund i dajcie radę, no i sukcesywnie później zwiększać ilość tych serii i ilość czasu, który poświęcamy w tej pozycji. Fajnym sprzętem, na którym możecie trenować w domu, jest wioślarz, który możecie zakupić na przykład na Allegro. Dzięki niemu możecie ćwiczyć mięśnie swojego ciała, aż ich 95% używa się podczas robienia takiego jednego ruchu. Jest to bardzo dobre ćwiczenie, które spala dużo tłuszczu, mniej siłowe. Możemy wykorzystywać to do interwałów, na przykład robimy 15 ruchów, jak najszybciej potrafimy, w taki sposób. A następnie, po wykonaniu 15 takich ruchów odpoczywamy przez minutę. I to jest taki wysiłek interwałowy, który według najnowszych badań spala najwięcej tłuszczu. Teraz najważniejsza część filmiku, ta, na którą wszyscy czekaliście. Mamy dla Was super wyzwanie. Do wygrania są te sprzęty, na których ćwiczyliśmy, na przykład ten rowerek. Wszystkie szczegóły tego challenge'u są w opisie pod tym filmikiem, więc koniecznie w niego wejdźcie. Mamy nadzieję, że tym wideo Was motywowaliśmy do pracy nad sobą. Trzymamy za Was kciuki, za Wasze postanowienia. Życzymy Wam powodzenia w treningach. My również zaczynaliśmy od treningów w domu. Obydwoje, więc fajny sposób na zaczęcie. Swoje sugestie koniecznie piszcie w komentarzach pod filmem, jakie macie sugestie, jakie ćwiczenia chcielibyście zobaczyć, co w następnych filmikach. Jeśli tylko będzie dużo takich komentarzy, na pewno zrobimy następny odcinek, ale to już zależy od Was.